to nie znaczy zawsze to samo. Można kochać tak lekko, można kochać bez granic, kochać, żeby zawsze i wszędzie być razem, wierzyć, że jest dobrze, gdy jesteśmy sami. Kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował, kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić. A kiedy przyjdzie na ciebie czas, a przyjdzie czas na ciebie, nie to samo. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polish Studio. Dzisiejszy program rozpoczniemy ostatnią częścią sprawozdania z 6. Festiwalu Folklorystycznego Polskiej Credit Union, który odbył się 21 lutego w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. Thank you.
Po zakończeniu wspaniale przyjętych występów, prowadzący program Henryk Gadomski zaprosił na scenę prezesa zarządu Credit Union Andrzeja Pitka, pomysłodawcę festiwalu, oraz kilkoro członków Rady Dyrektorów, zarządu i pracowników naszej instytucji finansowej, jak i osoby, które przyczyniły się do zorganizowania tego święta polskiego folkloru, a także przedstawicieli uczestniczących w nim zespołów. Zabierając głos, Andrzej Pitek podziękował publiczności za liczne przybycie oraz panu Gadomskiemu za ponowne, niezwykle interesujące prowadzenie tej dużej imprezy polonijnej. Następnie członkowie Rady Dyrektorów i Zarządu oraz pracownicy Credit Union wręczyli kierownikom zespołów pamiątkowe plakietki z podziękowaniem za udział w festiwalu oraz czeki na $500 na potrzeby zespołu. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Po szczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpij spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. A teraz chcielibyśmy przypomnieć jeden z odcinków serialu High Park Crew, w którym zadawałem proste pytania przypadkowo napotkanym przechodniom. What is 7 times 7? 32. 32. I'm going to 240. 14. 7 times 7. Oh, that's 7 times 2. 7 times 7. What is 7 times 7? 42? No. Yeah. Is it 46? I'm totally off. It's very close. What is it? 49. Why does the moon shine at night? It is reflection off the earth, is it not? So it's a reflection of the oceans against the against the moon's surface, and that's why it shines at night. Reflection of? I believe, yeah. Reflection of the oceans. Yeah. The moon doesn't shine at night. It's the sun that gives it its light. How does it work? Good question. So, okay. I don't know, the sun gives everyone its light, so there. Why does the moon shine at night? It reflects light from the sun. When did 9/11 happen? 9th of September, I know if that's certain. It was when I was a kid. 2011, 9th September 2011. I don't know what year, but it was in September? 2012? 2015, I don't know. September 11th? 2009. You were smart. 2009. September 11th, 2001. Very good. Did you know that Mars was named after Bruno Mars? No, I didn't know that. That's crazy. No, I just found out. I doubt that's true. I strongly doubt that's true.
I didn't know that, but that's cool if it is. I doubt it. I thought it was named after the Roman god of war, but... Yeah. What star is closest to our planet? Oh, it's Proxima Centauri. Yeah. Yeah, Proxima Centauri. Well, it's actually Sun. Oh my god, yeah. Besides the Sun. That's a trick question, though. I don't know this one. Okay. What's the biggest body in our solar system? Is it Venus? I don't know. A star closest to a planet. Does the moon count as a star? No. I don't know. I'm not sure. Something nebula? I know how far away it is. I know it's 4 light years away, but I don't know its name. What is the capital of Australia? I think it's either Sydney or Melbourne, but I think it's Sydney probably. Melbourne, or is it Sydney? No, Melbourne. Melbourne, Australia. Oh my gosh. It's like a random one. Is it like Perth? It's a weird name. I'm pretty sure. I remember last time I said it was Sydney and I got it wrong and I got roasted. So it's not Sydney. It's not Sydney. That's the answer we're going with. Not Sydney. It's not Sydney. I'm going to guess Brisbane, but I think that's wrong. I think Canberra or something like that. Canberra. What does FBI stand for? Forensics Bureau of Investigation. Federal Bureau Intelligence. FBI. Federal Bureau Investigators? Federal Bureau of Investigation. Very good. A oto najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. W ubiegły weekend w stolicy Niemiec zakończył się 74. Festiwal Filmowy Berlinale. Nagrodę główną Złotego Niedźwiedzia otrzymał film dokumentalny zatytułowany Dahomey, który był sporym zaskoczeniem. Dokument w reżyserii Mati Diop, francusko-senegalskiej reżyserki, aktorki i scenarzystki, poświęcony jest dziełom sztuki zrabowanym w XIX wieku przez francuskie wojska kolonialne z położonego w Afryce nad Zatoką Gwinejską Królestwa Dahomeju. Przed 3 laty Francja zwróciła część zagrabionych artefaktów mieszczącej się na terenie dawnego królestwa Republice Beninu. Srebrny niedźwiedź oraz nagroda jury trafiła do Imperium. To apokaliptyczny komediodramat science fiction napisany i wyreżyserowany przez Bruno Dumonta. Film jest międzynarodową koprodukcją Francji, Niemiec, Włoch, Belgii i Portugalii. Rekordy popularności bije w Paryżu głośna wystawa twórczości jednego z najsławniejszych malarzy XX wieku, Marka Chagalla. Tym razem prezentowane są jednak nie tylko obrazy mistrza, ale również m.in. jego rysunki, grafiki, a nawet rzeźby. Wystawa zorganizowana została w prestiżowym paryskim Centrum Kultury imienia Georges Pompidou. Badacze biografii artysty podkreślają, że Marc Chagall urodził się w 1887 roku w rodzinie żydowskiej w miejscowości Łoźnia koło Witebska, która przed pierwszym rozbiorem należała do Polski. Dziś znajduje się ona na terenie Białorusi. Po wybuchu w Rosji rewolucji bolszewickiej ten niezwykle utalentowany artysta wyemigrował do Francji, gdzie stał się autorem dzieł określanych często jako niezwykle romantyczne i bajkowe. Najlepszym tego przykładem może być prezentowane na wystawie sławne malowidło pod tytułem Narzeczeni z wieżą Eiffla. Na płótnie widać młodą parę, która unosi się nad ziemią. Na ekspozycji można również zobaczyć m.in. szkice zaprojektowanego przez Marka Chagalla słynnego plafonu zabytkowej paryskiej opery. Czy namiętność może mieć smak? Reżyser nowego filmu z Juliette Binoche w roli głównej udowadnia, że zdecydowanie tak. Nagrodzony Złotą Palmą melodramat Bulion i inne namiętności wciąga w świat doskonałej francuskiej kuchni oraz w zmysłowy sposób pokazuje, że poprzez potrawy, smaki i aromaty można wyrazić najgłębsze uczucia. Połączenie kina i kuchni to prawdziwa uczta dla zmysłów.
Tran Anh Hung, tworzący we Francji wietnamski reżyser i scenarzysta filmowy, w swoim najnowszym nagrodzonym za reżyserię w Cannes melodramacie na pierwszym planie umieszcza francuską kuchnię i ludzi, którzy bez reszty oddają się pasji gotowania. Bohaterami tej osadzonej w drugiej połowie XIX wieku opowieści są bowiem znakomita kucharka Eugene oraz znany smakosz i gastronom Dodin. Od dwóch dekad razem gotują, tworzą przepisy i wydają wielkie przyjęcia. Rozmawiają ze sobą głównie za pośrednictwem potraw, przygotowując wspaniałe buliony, sosy, przepiórki, warzywa z własnego ogrodu czy spektakularne desery. Świat, który wspólnie tworzą, pomaga im przetrwać najtrudniejsze życiowe momenty, a ich relacja przez lata ewoluuje. Widzowie, którzy uwielbiają oglądać programy o gotowaniu, z pewnością pokochają ten film. To bowiem ponad dwugodzinna obserwacja kulinarnego procesu, podczas której doświadczamy pełnego uczestniczenia w gastronomicznej maestrii. Twórca znakomicie łączy w nim romans z poetyckim kinem kulinarnym. Udowadnia również, że kino może oddawać niezwykły smak i aromat potraw, tak aby widz mógł rozkoszować się każdym ujęciem. Bulion i inne namiętności to zachwycająca wizualnie i zmysłowo uczta oraz inspirująca opowieść, w której nie sposób się nie zakochać. Obraz emanuje ciepłym urokiem oraz pokazuje prawdziwą miłość do jedzenia i gotowania. Mamy tu też niezwykłą, pełną złożonych emocji relację dwójki miłośników sztuki kulinarnej. Co ciekawe, odtwórcami głównych ról są Juliette Binoche i Benoît Magimel, którzy poznali się w 1999 roku na planie filmu Dzieci wieku, a następnie byli ze sobą związani przez następne 4 lata. Dodam, że za oprawę kulinarną odpowiada słynny francuski szef kuchni Pierre Gagnaire oraz że od lat nie było w kinach z pewnością tak smakowitego filmu. Preludium to gorąca muzyczna premiera znakomitej polskiej basistki Joanny Dudkowskiej, a zarazem odświeżona wersja twórczości Jana Sebastiana Bacha. Joanna Dudkowska to znana i uznana w świecie polska basistka, realizująca się również jako kompozytorka, autorka tekstów i producentka. Ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu, a w swojej karierze uczestniczyła już w wielu inspirujących projektach muzycznych, jak chociażby płycie B.B. King Tribute w hołdzie Królowi Bluesa, gdzie pojawili się również tacy artyści jak Dariusz Kozakiewicz z zespołu Perfect czy Jerzy Styczyński z grupy Jam. Artystka przez lata koncertowała z uznanymi nazwiskami sceny muzycznej jak Justyna Steczkowska, Felicjan Andrzejczak czy Nicki Buzz, współpracujący m.in. z Tiną Turner. Wielokrotnie była też plasowana w pierwszej trójce rankingu najlepszych polskich muzyków bluesowych. Jej najnowszy utwór, zatytułowany Preludium, jest zapowiedzią nowej płyty. To współczesna i oryginalna wersja suity Jana Sebastiana Bacha, w której artystka połączyła klasykę ze świeżą i dynamiczną formą brzmienia i aranżacji przy wsparciu gitary basowej. Album będzie podsumowaniem jej dotychczasowej drogi muzycznej, a pojawią się na nim utwory instrumentalne oraz wokalne, nagrane często ze znakomitymi i nieoczekiwanymi gośćmi. I tą wiadomością kończę dzisiejsze spotkanie z Państwem, mając nadzieję na kolejne za tydzień. Do zobaczenia. Przedstawimy Państwu drugą część filmu dokumentalnego firmy Slow Travel Polska pod tytułem Śląsko-Morawskie Pogranicze, przybliżającego historię oraz interesujące fakty miast i miejscowości znajdujących się w regionie Śląska Cieszyńskiego i województwa morawsko-śląskiego. Park przypomina, że Cystersi przez stulecia sprawnie gospodarowali w rudach. Prowadzili uporządkowaną gospodarkę rolną, budowali kanały i zakładali hodowlane stawy rybne. Zajmowali się też bartnictwem, browarnictwem, produkcją węgla drzewnego i smoły. Założyli też 8 nowych wsi, poza tymi, które im zostały nadane przez księcia Władysława. Jedną z nich były Żory, które niedługo potem zyskały prawa miejskie. Ciekawi historii Żor udaliśmy się do Muzeum Miejskiego.
Od blisko 10 lat znajduje się ono w dawnej willi Ferdynanda Heringa, wieloletniego wiceburmistrza miasta. Do pochodzącego z początku XX wieku budynku na potrzeby muzealne dobudowano nowoczesną część. We wnętrzu obiektu znajdują się dwie wystawy stałe. Pierwsza z nich, Nasza tożsamość, to spacer przez różne epoki. Od komory ze sprzętami używanymi przez pokolenie pradziadków, po mieszkanie z wielkiej płyty z lat 80., które sami dobrze pamiętamy i nie jeden z pokazanych eksponatów był przedmiotem naszego codziennego użytku. Wystarczy zrobić zaledwie kilka kroków wewnątrz budynku, aby się przenieść w bardzo odległe i egzotyczne krainy. To druga ze stałych wystaw – Polskie poznawanie świata. Pośród bogatej kolekcji dzieł sztuki i rzemiosła, głównie z Afryki i Ameryki Południowej, można zapoznać się z sylwetkami polskich podróżników i badaczy wszystkich kontynentów. Smaku dalekich podróży można też doświadczyć, przymierzając odzież z Afryki lub w symboliczny sposób podróżując koleją transsyberyjską. To znak, że czas udać się w dalszą drogę, choć nie tak odległą. 16 km od Żor położone jest miasto o charakterze przemysłowym – Jastrzębie-Zdrój. Nazwa miasta przypomina jednak, że było to kiedyś jedno z największych uzdrowisk na Górnym Śląsku. Zanim jednak powstało, były tu pola, łąki, lasy oraz kilka wsi należących do księstwa opolsko-raciborskiego. Na terenie jednej z tych wsi w Jastrzębiu Dolnym w 1859 roku jej właściciel, szukając węgla, odkrył solankę jodowo-bromową. Dwa lata później tereny te nabył hrabia Felix von Königsdorf i rozpoczął tworzenie zakładu zdrojowego, który stał się odrębną dzielnicą Jastrzębia. Wśród pierwszych budynków zdrojowych były łazienki, późniejszy zakład przyrodoleczniczy oraz dom zdrojowy. Miejscowość zmieniła też nazwę na Bad Königsdorf – Jastrzęb, która utrzymała się do 1922 roku. 7 lat po zakupie hrabia sprzedał uzdrowisko. Kolejni jego właściciele zbudowali muszlę koncertową, kryty drewniany deptak, a następnie kompleksy sanatoryjne dla dzieci. Rozwój uzdrowiska nie przebiegał jednak pomyślnie. Dużym utrudnieniem był brak dogodnego dojazdu. Przed upadkiem uratował je lekarz uzdrowiskowy Mikołaj Witczak. On i jego dwaj synowie Mikołaj Junior oraz Józef już po I wojnie światowej doprowadzili do jego rozkwitu. Powstały obecnie remontowane nowe łazienki, kolejne sanatoria i pensjonaty. Doprowadzona została linia kolejowa. W dwudziestoleciu międzywojennym uzdrowisko cieszyło się dużą popularnością. Przyjeżdżali tu przedstawiciele elit towarzyskich i politycznych. Zasługi Mikołaja Witczaka seniora upamiętniała przed wojną nazwa parkowego jaru – Mikołaj. Z kolei jego syn Mikołaj Junior i jego żona pochodząca z Czech, malarka Jarmila, zostali uwiecznieni na niedawno odsłoniętym muralu. Po II wojnie światowej upaństwowione uzdrowisko nadal cieszyło się popularnością, ale odkrycie węgla kamiennego w okolicy i przekształcenie się niedużej, spokojnej miejscowości w miasto przemysłowe doprowadziło do powolnego upadku uzdrowiska. W 1994 roku zakład uzdrowiskowy został zamknięty, a 14 lat później miasto straciło status uzdrowiska. Na szczęście od kilku lat dawny obszar uzdrowiska jest rewitalizowany. Wyremontowano większość najstarszych budynków, jak łazienki, muszla koncertowa czy pijalnia wód, którą przekształcono w kawiarnię. Także piękny park w stylu angielskim został uporządkowany. A o zdrowie można zadbać w inhalatorium. Z kolei przed domem zdrojowym powstało niezwykle urokliwe miejsce spotkań i relaksu. Kto wie, może jeszcze kiedyś Jastrzębie ponownie stanie się uzdrowiskiem.
Opuszczamy na chwilę miasta, by odwiedzić kilka niewielkich miejscowości, w których znajdują się ciekawe muzea poświęcone życiu na wsi i przyrodzie. Pierwszą z nich jest Harzlach na Śląsku Cieszyńskim. Zastanawialiśmy się, skąd tak dziwnie brzmiąca nazwa. Otóż ma ona niezwykle sympatyczne pochodzenie. Od hasających zajęcy. Hase po niemiecku to zając. W centrum tej mającej ponad 700 lat wsi stoi pochodzący z drugiej połowy XIX wieku spichlerz. Został on przystosowany na potrzeby domu przyrodnika. W jego wnętrzu w przystępny sposób przy pomocy multimediów ukazano przyrodnicze bogactwo i rolnicze tradycje Śląska Cieszyńskiego. Można tu też zobaczyć odtworzone wnętrze wiejskiej izby, a także wiejskiego sklepu. Antresola budynku jest poświęcona pszczelarstwu, a także łowiectwu. Naszą uwagę zwróciło również otoczenie budynku, w tym ogród sensoryczny i fontanna w kształcie rzeki Olzy. Nad inną rzeką, Brennicą, położone jest kolejne miejsce na naszej trasie. To Brenna, jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych Śląska Cieszyńskiego. Jesteśmy w Beskidzkim Domu Zieliny Przytulia w Brennej. Ten budynek ma w tym roku 100 roków. Na początku, właśnie 100 roków temu, to był dom katolicko-ludowy, kiedy tutaj w Brennej wybudowała młodzież z własnych oszczędności, siłą własnych rąk dla całej społeczności bryńskiej. I to było naprawdę wówczas wielki, wielki wydarzeń. Po wojnie tutaj działało kino, stare kino, więc wśród mieszkańców niektórzy jeszcze tutaj pamiętają, jak tutaj na Krzyżaku wchodzili na te filmy. Później to był GOK. Gminny Ośrodek Kultury, siedziba GOK-u, aż do 2015 roku, kiedy ten budynek już coraz bardziej niszczał, więc trzeba było go remontować. I z projektu z czeską Byszczycą tutaj gmina Brenna go wyremontowała. Toć teraz mamy Beskidzki Dom Zielin Przytulia, kajm go domy o ziołach. I poprzez te zioła opowiadamy całą tutaj historię, dziedzictwo naszych górali śląskich, bo te zioła przenikały codzienność górala. Poprzez nich możemy opowiedzieć naprawdę każdą dziedzinę życia. No i tak mu opowiadamy o medycynie, o magii, o kapkę o kuchni, o strojach, o pasterstwie, o świętach, o obrzędowości rodzinnej. Częstujemy to tutaj też naszą herbatkę, herbatką zielin, zaparzamy naszym gościom, no i pokazujemy nasze filmy. Zapraszamy bardzo serdecznie na warsztaty, na tutaj zwiedzanie naszego małego muzeum, ale też tu mamy moc atrakcji, bo i koncerty, najróżniejsze wydarzenia. Dodamy tylko, że od samego wejścia mieliśmy wrażenie przebywania w wyjątkowym miejscu. Towarzyszył nam przepiękny zapach naturalnych ziół. Upały w Brennej i górski krajobraz sprawiły, że zatęskniliśmy za zimą i białym puchem. Niestety o tej porze roku stoki Poniwca i Wielkiej Czantorii w pobliskim Ustroniu porasta trawa, a wyciągi i armatki śnieżne są nieczynne. A jest tu gdzie jeździć. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Kawiarnia Nova Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Wstęp
Trudna diagnoza w aptece. Spotkanie z twoim nowym lekarzem rodzinnym w najbardziej komfortowych warunkach. 80 tysięcy pielęgniarek, pielęgniarzy i ponad 10 tysięcy lekarzy zatrudnionych od 2018 roku. Tak troszczymy się o ciebie. Wszędzie tam i wtedy, gdy tego potrzebujesz. Poznaj wszystkie sposoby, w jakie otaczamy cię opieką na ontario.ca/yourhealth. Zapraszamy do obejrzenia sketchu popularnego w Polsce kabaretu Młodych Panów pod tytułem Zaręczyny w restauracji. O, dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan co, bo ja mam pewną sprawę. Tak, słucham pana. A właściwie to prośbę, bo planuję zaręczyny. O. Proszę bardzo, narzeczona. O, gratulacje. Przyszła narzeczona, mam nadzieję. Piękna kobieta. Tak, i chciałbym, żeby to był wyjątkowy wieczór, wie pan, jak w filmach. Oczywiście, wie pan, często pary wybierają naszą restaurację na takie magiczne wieczory. Mm. My też potem lubimy śledzić, jak im się tam wiedzie w życiu. O. Dzieci, tutaj są chrzciny, wesela, komunie, stypy. U nas się otwiera, zamyka krąg życia. Pięknie, czyli no, dobrze trafiliśmy. No, jak najbardziej. Jakieś tam specjalne życzenia? Nie, raczej tak tradycyjnie. A, czyli pan chrząknie, ja wchodzę, świeczki, klimat, muzyka. Tak jest. Mamy świetny zespół, proszę pana. No, polska kapela. Wie pan co, bo ja pierścionek zaręczynowy to bym chciał ukryć tak. W deserze. Najczęściej w bezę wciskamy. O. Chociaż była taka sytuacja, takie zaręczyny, mhm. No i tam ta przyszła narzeczona. No taki, była taka troszkę przy kości, że tak powiem, taki rubensowski model, no i tam pierścionek był schowany w golonce. Na kość był nawleczony, bo i palce miała spore. No ale mamy to. Oczywiście, pan się o nic nie martwi, ogarnięte. Szczęścia życzę. Tak jest, tak jest. Stary. Co jest? Słuchaj, no kucharz mówi, że łosoś się kończy, schab się kończy, no do wieczora nie starczy. On tak zawsze na ostatni moment, No. To ja lecę do sklepu. Lec. A ty, słuchaj, właśnie, bo jest ważna sprawa. Tu będą zaręczyny dzisiaj. O, coś się będzie działo. Oczywiście, tu masz pierścionek, wciskasz to w bezę, potem już standard. No. Podchodzisz, świeczka, muzyka, klimat. Okej? Okay? Wiadomo, jasne. Jeszcze jedna sprawa, bo tu dzisiaj będzie też moja znajoma tutaj. No. I tam z kolei jest odwrotnie. Ale że co? No nie układaj się z facetem. No a co ten facet? Seksoholik. O, bo ale najgorzej. Jak... Puszcza ją tam kantem na lewo, prawo, no i nie widzi innego wyjścia jak rozwód. No i chce to właśnie tutaj dzisiaj zakończyć. No i dobrze. I tam pamiętaj, chłopie, jak z jajkiem. No, tam nawet kasę od nich nie bierz, ja to biorę na siebie. Jasne. Tylko się nie pomyl. No. Moja znajoma blondynka, ta od zaręczyn brunetka. No, wiadomo. No. Nie pomyl. Brunetka od żałoby, blondynka od radości. Tak, postanowiłam to dzisiaj zakończyć. No, wiem, on się już nie zmieni. No, dobrze, dam ci znać, kochana, jak będzie już po wszystkim, tak? Dobrze, to mówimy się na winko. I tak, jak mówisz, obrobimy tyłki tym męskim świniu. Dzień dobry. Piękny dzień dzisiaj, prawda? Dla kogo piękny, dlatego piękny. No, jeszcze się pani zdziwi. Słucham? O, jak tutaj pięknie. Nasz stolik, proszę bardzo. Tam? Okay. Dzień dobry. Przejrzyj sobie menu, ja tylko do toalety na chwilę skoczę, dobrze? Okay. Fiut. Co proszę? Skończył się miód. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzielnie pani to znosi. Ja jestem cały z panią. Ale o kim pan mówi? No, ten cały syf, wie pani. Jakby mi coś takiego zrobił, to ja bym gnoja zabił na miejscu. Ale o kim pan mówi? A zresztą nie moja sprawa. Ale wie pani, ja takich znam. No, wyprze się jak złoto. Ale czego? No, kocham tylko ciebie, to nie jest tak, jak myślisz. No, a na końcu powie... Zostańmy przyjaciółmi. A to pan mówi o moim Bartku? No tak, bo to... Przepraszam. Ale proszę pan... No jest pan już, no dziękuję kurczę. Bardzo. No nieładnie, że tak pan przychodzi drugi, no. Ale wszystko gra mam, to... Działamy. Dzień dobry. Chciałaś się ze mną widzieć. Tak. Bo ja sobie to wszystko przemyślałam i...
W ogóle wiem o wszystkim. To nie ma dłużej sensu? Chcę rozwodu? Graj, graj. No bo chętne tęskną, nie wiem, o co ci mogłem dać. Przepraszam bardzo, ale tu się dzieje moja niespodzianka, no! Jeden związek rozwaliłeś, drugi chcesz rozbić! Graj! Dałem ci kamień na wieselą, no bo kwiaty... Przepraszam, no, bardzo... Proszę bardzo, ale ten pan miał grać u mnie! Nic dla ciebie nie zrobimy! Ty! Niewolniku rozkoszy! Graj! Dałem ci kamień na wieselą, ja nie bardzo... Ekstra, wystarczy! Jeszcze raz gratuluję! Właśnie, może chciałbyś mi coś powiedzieć? Nie, nie patrz na niego, on ci nic nie podpowie. Ale Dziubek! Co Dziubek? Miałbyś chociaż trochę godności, odwagi, żeby powiedzieć mi to prosto w oczy, a nie, że obce osoby mi to mówią. Ale to nie jest tak, jak myślisz. Jasne. Ta-dam! A nie mówiłem? No. Ja kocham tylko ciebie, no. Tak, jasne. Powiedz mi, kim ona jest. No, powiedz nam. Kim ona jest? Kto do jasnej cholery? Ta zdziera, z którą mnie zdradzasz. Ale nie ma żadnej innej kobiety, no. Nie ma. A przed restauracją na pewno 10 czeka, nie? A ty, ruchaczu. A ja w ogóle naiwna liczyłam na jakieś oświadczyny, głupia. Wyjdziesz za mnie? Igo, ale z ciebie zgnuj. No i co pan narobił? Hmm? Lecz się, chory buchaju. No i co? I czego ty teraz ode mnie oczekujesz? Że co? Że bezarze kwiaty? Że będziemy żyli długo i szczęśliwie? No, jeżeli jest taka opcja. Ale Janusz, no, który raz ty mnie w życiu przepraszasz? No, z taką pompą pierwszy. No, niech go pani tak długo nie przetrzymuje. Ja nie wiem, co ja mam z tym wszystkim zrobić teraz, no. No, lepiej spróbować, niż później żałować, naprawdę. O. Tak pan myśli? Tak. Dobrze, Janusz, ale to będzie ostatni raz. Tak, zgadzam się. Dziękuję. Chodź, przegadamy to wszystko w domu. Cześć, Sygmunt. Co tu się przed chwilą stało? Nie, no wszystko okej, okay, tak jak miało być, no. Powiem ci, rozwód z takim hukiem, no gnój mnie zdenerwował. Przywaliłem w pysk, bo nie umiałem, ale... Te zaręczyny, to ci powiem, takie na siłę. Założony 27 lat temu polsko-kanadyjski klub żeglarski Biały Żagiel ponownie przygotowuje ciekawe rejsy i regaty. Przypomnijmy kilka piosenek towarzyszących żeglarzom podczas godzin lub dni spędzonych na wodach jezior, mórz i oceanów. Oto fragment relacji z ubiegłorocznego festiwalu szantowego Knaga, który odbył się w Toronto. Wszystko gotowe, nie szwaru ręce trą, ładunek na dole, dobry mały. Dzielne chłopaki, już na szpadzie trą, płyniemy się do Lulenco. Do Lulenco, do Lulenco. Już na pogodę gną, męczmy się burzy, nie doimy. Czy wiatry dobre, lech czy w kolorę złą, płyniemy chęt do Lulenco. Do Lulenco, do Lulenco, płynie chęt do Lulenco. Do Lulenco, do Lulenco, płynie chęt do Lulenco. Żegi zdajomy, po tocach mi się śnią, one raz tym morzem chcę.
wrócę do domu. Może nie pomoże, jak tym stole są, wykoję tylko no let's go. No let's go, no let's go. A kiedy ci spod domu i oko zajdzie bą i czujesz się jak patyk od kaszanki, zapatruj dole i uciekaj stąd, płyniemy jak do Lowlandsą. Do Lowlandsą, do Lowlandsą, płyniemy jak do Lowlandsą. W szwank, a przed nami drogi szmat. Kto wytrzyma całą podróż, będzie złożył za pan brat. Choćbyś twardziej był największy i na deku biernie trwał, to nie takich jak ty braci małych chłopców zmieniał szkwał. Panie szyper, gonia dziur, panie szyper, ty co zrób? Spójrz na falę, rozbujane sztormę morze. Panie szyper, weź się w garść, ty nam dobry przykład daj. Wszyscy razem, bo inaczej będzie gorzej. Panie szyper, gonia dziur, panie szyper, ty co zrób? Spójrz na falę, rozbujane sztormę morze. Panie szyper, weź się w garść, ty nam dobry przykład daj. Wszyscy razem, bo inaczej będzie gorzej. Pięknie miało być, że a ósma doba sił i brak, to coś ty mnie tu przeklęty obiecywał głowi czas. Sognać morskie odmęty po horyzont tak co da. Chociaż żeglarz jesteś wzięty, nie obleciał blady strach. Związek Narodowy Polski, Gmina 1A i Klub Gazety Polskiej Toronto zapraszają na program słowno-muzyczny Oby imię po nich pozostało w niedzielę 3 marca o godzinie 2:30 po południu w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II przy 4300 Cathra Road w Mississadze.
Program dedykowany żołnierzom niezłomnym, a zwłaszcza rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu oraz Danucie Siedzikównie-Ince i pułkownikowi Łukaszowi Cieplińskiemu oparty jest na poezji ich patrona duchowego Edwarda Słońskiego. Przygotowanie artystyczne Krystyna Starczak-Kozłowska, śpiew Małgorzata May, której na pianinie akompaniuje Jan Kornel. Po spektaklu, który zostanie wystawiony także w dwie następne niedziele, 10 marca o godzinie 2:30 w kościele Świętego Kazimierza w Toronto i 17 marca o godzinie 2:30 w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Scarborough, zapraszamy na wystawę Instytutu Pamięci Narodowej pod tytułem Czas Niezłomnych. Klub numizmatyków i filatelistów Trojak zaprasza na targi kolekcjonerskie w niedzielę 3 marca w godzinach od 9 do 16 w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. Będzie możliwość zakupu, sprzedaży oraz wyceny monet, medali i znaczków pocztowych z całego świata. Dodatkowo oferowana będzie sprzedaż sztabek oraz monet z czystego złota i srebra. Wstęp $7. Dzieci do lat 16, wstęp wolny. Szczegółowe informacje pod podanym na ekranie numerem telefonu. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Toronto zaprasza uczniów szkół polonijnych do udziału w Olimpiadzie Historycznej pod nazwą Dzieje Polski edycja 2024, organizowanej pod patronatem honorowym Konsulatu Generalnego Polski w Toronto. Celem głównym konkursu, który odbędzie się 13 kwietnia, jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy o historii Polski wśród młodego pokolenia Polaków żyjących poza granicami kraju. Oprócz tego ma on krzewić postawy patriotyczne, wypracowywać postawy szacunku i tolerancji oraz promować edukację historyczną dzieci i młodzieży. Konkurs jest organizowany dla uczniów od 4 klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy liceum. W środę 13 marca zapraszamy zainteresowanych uczniów na konsultacje online, podczas których nauczyciele historii odpowiedzą na wszystkie pytania związane z olimpiadą. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na Facebooku Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Toronto, a pytania prosimy kierować na podany na ekranie adres e-mailowy. Zachęcamy do udziału. Konferencja Polskich Księży zaprasza na doroczną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski w Wilnie na ontaryjskich Kaszubach z okazji Święta Bożego Miłosierdzia w sobotę 6 kwietnia. Program pielgrzymki o godzinie 11:30 różaniec, o godzinie 12:00 uroczysta msza święta koncelebrowana, podczas której homilię wygłosi ojciec Artur Biedniak, oblat Marii Niepokalanej, a o godzinie 13:00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Autobusy odjadą z parafii Świętego Kazimierza w Toronto, Świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze i Świętego Eugeniusza de Mazeno w Brampton. Będzie można skorzystać także z autobusu rodziny Radia Maryja. Serdecznie zapraszamy. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polish Studio. Żegnając się, życzę Państwu udanego weekendu oraz dużo zdrowia. Do zobaczenia.